Wszystko mnie przygnębia, nawet moc duchowa jest przeciwko mnie z potężnym kluczem piotrowym. Wąska jest ścieżka moja i pełna kłopotów. Wypada mi niczym oślicy Balaam rzucić się na ziemię i wołać: spójrzcie, oto jestem gotów umrzeć za prawdę. Ale gdy Balaam uderzył swoje zwierzę, które upadło, przemówiło ono do niego: cóż ci uczyniłem? Teraz ja mówię do was, przyjdźcie tu i powiedzcie, cóż wam uczynił? Czemu mnie bijecie? Głosiłem wam prawdę, ostrzegałem, żebyście obrali życie w cnocie, wiele duch przywiodłem do Chrystusa! Wy jednak odpowiadacie, mówię, że źle i dlatego będziesz cierpiał razy, na które zasłużyłeś. Ja wszakże nikogo nie wymieniałem z imienia. Ganiłem tylko wasze słabości. Jeżeli zgrzeszyliście, gniewajcie się na samych siebie, a nie na mnie. Ja nikogo z was nie wytykam palcem. Jeśli sami czujecie, że bez wątpienia popełniliście grzechy, to nie ja, tylko one was wskazują. Podobnie jak zbita oślica pytała Balaama, tak i ja was pytam. Powiedzcie mi, czyż nie jestem waszym osłem? I czyż nie wiecie, że byłem wam posłuszny aż do tej chwili? Że wykonywałem nawet wszystko, czego żądali moi przełożeni i zawsze zachowywałem się w sposób pokojowy? Wiecie to wszystko, ponieważ teraz jest tak zupełnie inny jestem, macie prawo uważać, że wiedzie mnie ku temu jakaś wielka sprawa. Wielu znało mnie takim, jakim byłem na początku, gdyżebym takim pozostał, mógłbym zaznać tylu zaszczytów, ile bym tylko pragnął. Żyłem wśród was 6 lat i teraz przemawiam do was inaczej. A jeżeli jednak oznajmę wam prawdę, która jest dobrze znana. Co to chciałem? Widzicie, w jakim smutku teraz żyję i z jakim sprzeciwem się spotykam. Mógłbym powtórzyć za Jeremiaszem. Biada mi matka, że mnie porodziła męża skargi i niezgody ludzkiego kraju. Gdzież jest jednak ojciec ty, matka, którzy mogliby rzec, że doprowadziłem ich syna do grzechu? Którzy mogliby rzec, że doprowadziłem do upadku ich męża lub żonę? Wszyscy znają mój sposób życia, dlatego słuszny jest, żebyście wierzyli, że wypowiadam prawdy, które każdy zna. Tylko oślica ujrzała anioła, inni zaś nie, więc otwórzcie oczy. Chwała wielu ma otwarte je. O wy, mężczyźni i kobiety, proszę was, żeście wysłuchali tej prawdy. Niech ci, którzy trwają w niewoli, przeczą wam, ile tylko zechcą. Bóg przyjdzie i przeciwstawi się ich pysze. Jednakże wy, pełni pychy, jeśli nie odwrócicie się i nie stajcie lepszymi, spadnie nas miecz i zaraza. Italia pogrąży się bez reszty w głodzie i wojnie. Przypowiadałem to wam dlatego, że jestem tego pewien. Gdybym nie był, nie wspominałbym o tym. Czego żądasz od nas, bracie? Zapytujecie. Pragnę, byście słyszeli Chrystusowi. Gorliwie, a nie obojętnie i gnuśnie, nie? Pragnę, byście nie lamentowali, lecz dzięczynnym gestem znosili ręce do nieba, gdy tylko wasz brat czy wasz syn odda was służbę Chrystusowi. Przyszedł czas, kiedy Chrystus będzie działać nie tylko w was, ale poprzez was. I w innych, ktokolwiek to usłyszy, niech powie: pójdź, bracie! Niech jeden pociąga drugiego. O, zwróćcie się, którzy uważacie, że się za tak wybitne umysły, że nie możecie przyjąć wiary. Tym tylko mógł objaśnić wam całą Ewangelię słowa po słowie. Uderzyłbym potem was mocno w czoło. I udowodnił wam, że ta wiara nie może być fałszywa. Życie chrześcijańskie czyszcze serce, a ją jeszcze blisko prawdy bardzo. Szukajcie Chrystusa, znajdziecie, że wszystko, czym mówi, dotyczy wiary. Najpierw powiedzcie swym oczom, nie patrzcie na marności. Swoim uszom powiedzcie, nie słuchajcie złych słów próżniaków, lecz tylko słów Jezusa. Językowi powiedzcie, nie mów już źle. Gdy twój język jest wielkim głazem spadającym z wierzchołka góry, który najpierw toczy się powoli, a potem coraz prędzej, coraz większą furią. Nasza poprawa rozpoczyna się w Duchu Bożym. W imię Jezusa wypędzimy diabła. Będziemy wkładali ręce na chorych i uzdrawiali. Dobrymi uczynkami będziemy umacniali słabe dusze. Jeśli czujesz sobie słabość, uciekaj do Boga, on cię umocni.
Orsze, to jest twoją jedyną ucieczką.